Witam widzów pięknych. Obiecałem, to nagramy sobie coś innego niż Liga. Liga będzie oczywiście, ale mam ochotę na coś innego niż Ligę nagrać i zagramy sobie na silniku z Warcrafta 3 kampanię z Warcrafta 2, więc bardzo ciekawie, bo to są te takie prime time moim zdaniem WoWa, jeśli chodzi o całą historię Warcrafta i tak dalej. Kampanię dwójki znam bardzo dobrze, wielokrotnie przychodziłem za dzieciaka. Mam jeszcze kampanię jedynki, ale ona nie jest taka dobra, więc nie wiem, czy ją chcemy zobaczyć, jeśli mam być szczery. Znaczy, jak będziecie chcieli, to ją dogram, albo mogę skrócić lore. Ja nie jestem jakimś freakiem lore'owym, ale postaram się większość tutaj wytłumaczyć. Dobra, akt pierwszy, season odlot. Problem Warcrafta 2 jest taki, że tam jest był za duży nacisk, moim zdaniem, w tej podstawowej kampanii. Z tego rozumiem, to jest podstawowa kampania, bo był jeszcze dodatek, nie? O tym Through the Dark Portal. I tam zaczęło się więcej herosów pojawiać, ale to jest... No, ja zagrałem parę map, nie mogłem się powstrzymać, przepraszam, bo chciałem zobaczyć, że to jest dobre, jest zajebiste, jeśli mam być szczery. Zajebiście zrobiona robota, więc dla tych chłopów z Lorecraft chyba się nazywają, to czapki z głów, bo dali dubbing. Napisów polskich nie ma niestety, przynajmniej ja nie umiałem dodać. Ale wam przetłumaczę jakby coś. Ale dobra, akt pierwszy. To cała akcja się dzieje po pierwszej wojnie ludzi z orkami, gdzie Stormwind upadło. I władca orków, czyli ten Blackhand, my go tam w jedynce w kampanii zabijaliśmy. My się chyba w jedynce w ogóle w Warcraft 1 graliśmy jako ten Orgrim, czyli ten tutaj, co tutaj rządzi teraz, ten władca orków. Warchief tak zwany. My zabijaliśmy chyba tego właśnie Blackhanda i zostali jego synowie. No zobaczcie sami, no dobra, 6 lat minęło, kiedy się Horda pierwsza raz pojawiła, pamiętacie? To możecie kojarzyć z filmu, jak ktoś oglądał, bo to też akcja, to jest pierwsza najazd orków, to w filmie było. Warcraft. Nie był taki zły wcale ten film, ale jak ktoś nigdy nie gra Warcrafta, to nie wie. Black and Chain Remains, Stormwind Keepit. Akcja się dzieje teraz w Stormwind Keepie i będziemy zobaczymy głównych bohaterów tej kampanii całej. Naprawdę giga mi się podoba, no. Dobrze wykorzystany silnik. Co jest z tymi włosami? Tak wyglądam jak... Nie wiem, ja wyglądam jak ork. Tides of Darkness. Kroniki II wojny. Te logo piękne, jeju. Cudowne to jest. Jest ruina Stormwind. Ja mordę zamknę, ale będę wam też tłumaczyć mniej więcej. Bo jest dubbing. To jest rzadkość, żeby był dubbing do moda, nie? Zunkar, Ogrim. That armor suits you well, old friend. Befitting for your new station as war chief. Vronkar Verok, thank you. I had it delivered from the Blackrock Forges back on Draenor a few days ago. This way, a piece of my home will always accompany me in the battles to come. Do you bring any news? We besieged the Temple of the Damned as you instructed. And the Warlock. Did you manage to take him alive? Yes, Warchief. The Shadow Council resisted, however, and we were forced to kill almost all of them. Gul'dan was performing some kind of ritual when we found him. He fell unconscious and hasn't stirred since we brought him back. Problemy domowe? I want him and the remaining council brought to the city. Lock them up. I will teach the warlock the perils of treachery. It will be done. Świetne są te modele, nie? Gul'dan lit a match and the fire cannot be stopped. It will devour this entire world. And one more thing. The sons of Blackhand, Rend and Mane, are asking for an audience. Let them come. I have orders for them. With respect, Warchief. Those two cannot be trusted. No, to są ci synowie poprzedniego Warchiefa. Their lives are in my hands, Verok. They submitted to me after the Magora. I will find good use for them. As you say. Magora to jest ten oficjalny honorowy pojedynek między orkami, który musicie wynik jego, powiedzmy, no. No jest ważny jego wynik, niepotwierdzalny. I ten, z tego co rozumiem, ten Orgrim wyzwał tego Blackhanda i przejął władzę nad Hordą podczas tej pierwszej wojny. To było w kampanii Warcrafta 1, pamiętam. Moi synowie są. Dalerend i Mame. Loktar! We await your orders, Warchief. Loktar! First of all,
I want you both to always remember that you owe your lives to me. The unity and the strength of the Horde is my utmost priority. That is why I accepted your oaths of loyalty, despite the rumors that are circulating. What rumors? That you are planning to start a rebellion against my rule. Some orcs that were loyal to my father may want such a thing. We acknowledge your superiority, Warchief. We won't risk starting a civil war. Good. I am pleased that you understand. That is why I have a proposal. You will inherit the Black Toeskryn clan and take all of Blackhand's loyalists with you. That is a very generous proposition, Warchief. In return, I expect you to follow my orders fiercely and without question. Our clan will serve the Horde well, Warchief. Good. Wait, what is that? Human ships? They're heading north. They will call upon their allies to take revenge. Warchief. Zostałości ze Stormwind, ludzi, królestwa Stormwind. Yes, I let them go. But why? Their stories of death and terror will spread throughout the north like a wildfire. Their allies will fear us long before they even face us. Do not question me again. Good. Now, if you're so concerned about those human ships, then I have a mission for you. The refugees are headed to a northern kingdom called Lordaeron. Our prisoners have revealed that this human kingdom is not only orkowie wylądowali na południowym Eastern Kingdoms i tam pierwsze królestwo ludzi to było te Stormy, gdzie oni rozpierdzielili, to widać, nie? Ale na północy kontynentu całego jest jeszcze drugie królestwo. Tam jest sporo tych królestw, jeszcze królestwo Arathi było chyba od ludzi. No ale na górze ten order był największy. Dużo jest gadania takiego, ale ja mam to może skrócę trochę. Ale wysyła tych synów na północ, żeby tam przygotować podwaliny pod kolejną inwazję na te królestwo północy. I need you here, Mame. You will be observing Gul'dan's state after he arrives in the city. I want him to be brought before me the moment he wakes from his coma. It will be done, Warchief. Warchief, I have a personal request. Yes. You disbanded the Wolfriders after assuming the mantle of Warchief. A chieftain is not a chieftain without his wolf. I need my wolf back. Wilczka chce. As an exception, I will tell Solfang to return your wolf to you. And me, I want my wolf back too. Braciszek też chce. Enough. One wolf rider is enough for your clan. Now be gone. Dużo jest pierdzielenia na początku, ale to się musi rozkręcić ta gierka. Więc musicie wybaczyć. A jeszcze będzie trochę pierdzielenia. Why did you let you get your wolf back, but not me? No, musi być twardy ten orgi, no bo orkami trzeba twardą ręką rządzić. Chyba kilka Czyli mają misję iść tam podwaliny zrobić, a ten się musi zająć Gul'danem. Okej. Okay. Orce jakieś. Teron! A było powiedziane, że orgi nie ufał tym urlokom? Bo oni też chyba z demonami zaczęli paktować i ich tam rozpierdzielił ich. I chyba większość tej takiej zabił, większość tej takiej, jak to się mówiło, League of Shadows się to nazywało chyba? Rada Cieni? O. I mamy Nekrosa i Terona. No, dwie takie, nie chcę spoilerować, ale dwie takie ważne. O, i Cho'Galina jeszcze jest. I nie wszystkich nie zabili, tam dostało sporo osób z tej Ligi Cieni. Leży Gul'dan. Leży na mordzie. A, gadanie z Medivhkiem. There you are, Medivh. The Horde is making excellent progress. The kingdom of men fajne mają te głosy. Almost broken. Stormwind will not last much longer. This is just the beginning, Gul'dan. There are six other human kingdoms on this continent.
Właśnie Medivh mówi, że są inne królestwa. W ogóle Medivh, powiedzmy, wpływem demonów prowadził orków, nie? Do tego wymiaru, dzięki Gul'danowi, bo Gul'dan był, powiedzmy, jakim jego łącznikiem z drugiej strony, dla Enoru, czyli tej... Remember who it was who brought the Horde into this world, who saved your kin from starvation and death after Kil'jaeden abandoned you. What do you know of Kil'jaeden, human? Gul'dan jest zafascynowany tymi demonami i palącym legionem. I'm more than just a man, Gul'dan, and more than just a mere magician. I am the guardian of Tirisfal. I know all that there is to know about you, your kin, and demons. I also know that Kil'jaeden simply used you to rid himself of his old enemies, the Draenei. But that is beside the point. Then, no to, o czym gadałem, to stała akcja to pewnych książek, to było na Draenorze jeszcze. I am grateful for your help in opening the portal. And for the information that will help us defeat the weaklings of this world. But what do you want? W tej momencie Medivh jest cały czas pod wpływem demonów. Pod wpływem Sargerasa. To nie jest ten Medivh z Warcrafta 3, którego możecie pamiętać. This world will belong to the Horde. The Horde, Gul'dan, or yourself? I can see right through you, little warlock, and your desires are simple. Believe me, what I want from this world is beyond you. But in return, I shall offer you something that is worth this world a thousand times over. And what would that be? Ekran jest gaslot. Power, Gul'dan. Power many times greater than the strength of even Kil'jaeden himself. Intriguing. No, Gul'dan to jest taka trochę tragiczna postać, mam być szczery. Zwiedzany od początku. W początki jego tam były śmiewane, bo był jakimś kaleką, z tego co pamiętam. On mu daje teraz lokację na temat skarbca Sargerasa. I on tam niby poległ, ale nie do końca poległ, bo on walczył z tą mamą Medivha wtedy, to widać jej dzień. I Gul'dan jest tak podniecony. Oj, to jest idealnie moment z Warcrafta 1 i z filmu, gdzie oni teraz właśnie wpadli i chcą się zabić Medivha, bo wiedzą, że jest opętany tego demona. I niestety go zabijają. A Gul'dan się widzę nie dowiedzie dokładnie, gdzie jest ten Tombor Sargeras. To było w filmie, no. Ktoś może oglądał film, a nie grał w gry. No i tu Medivh niby umiera, ale potem wraca, nie? To w Warcrafcie 3 to było powiedziane bardziej. I Gul'dan się budzi z tej śpiączki. Ale ma łydy! Ale ma fajny dubbing ten Chogel. Dwie głowy, nie? Blackhead, the Destroyed, is dead, Master. Dead? What happened? Długo spał, no. No, przewrót w Hordzie niby, nie? Necros, look, he's awake. The Master is awake. Tata, stary wstał. Wait, someone is coming. Necrosa pamiętam, kurde, ale nie chcę spoilerować, ale Necrosa pamiętam, że on też miał. The Warlock is awake at last. The War Chief wants to see you. Follow me. No Teron to jest klasik postać, ale nie będę też spoilerować. Powinny być te całe przemiana Terona i tak dalej. Czyli cztery osoby z tej całej ligi cię nie przeżyły. Jak to tu w lokach widzieliśmy. No orgim się nie pierdzieli, no oni też zdradzili Hordę, no bo za plecami War Chiefa paktowali z demonami. Orgrim, Doomhammer, the sons of Blackhand
Guardians were fealty to him, and the Horde followed. No ale tak, ja właśnie uważam, że ta Horda była najsilniejsza wtedy podczas Orgrima, tylko że on miał zbyt duży apetyt i to wszystko zobaczymy w tej kampanii, dlatego to jest ciekawe. Ogólnie się bałem, bo te kampanie są, jak wiemy, zbyt nacisk na wodną walkę, ale zagrałem parę misji i taką pierwszą misję wodną, to ładnie ją rozmienili na części, powiedzmy, jest lepsza. No cały czas się akcja dzieje w tych ruinach stolu, mi to stwierdziłem, bo stolu mi upadł, ale potem odbudowali. Eonik! Ej, 15 minut minęło, jeszcze gry nie ma, no ale no to jest pierwsza misja, czyli no wstęp, żeby wiedzieć, co się dzieje. Fajnie jest to zrobione. Wiem, że to będzie fajnie się oglądało. No, dacie znać, jak się nie będzie fajnie oglądało, to jakoś to speedrunuje może. Siedzi na tronie. Wszystkie klany widać, flagi. Fajnie, no. Horda, większość ludzków myśli, że to właśnie był jedne orce, ale to było nie, to były inne kultury, różne kultury orców. To jest chyba Bleeding Hollow, to jest to od Renda. I know how you manipulated Blackhand, and how your Shadow Council pulled the strings of the Horde in secret. Your black magics will not save you now. You and your foul ilk nearly destroyed us all. A czy manipulował poprzednim Warchiefem? Co, i go, nie pamiętam właśnie tego, co on zrobił, takiego, że tak nie lubi aż tak. Myślę, że z demonami już tutaj paktował. Ale już wcześniej w sumie z demonami paktował chyba. Nie zabijaj dziadka. I bow to your strength, mighty Doomhammer. I recognize you as Warchief of the Horde and swear my eternal loyalty to you. Empty words, Gul'dan. We need each other. Warchief. Yes, you are much stronger, wiser, and more visionary than Blackhand. But you cannot win the coming war on your own. Gul'dan chce skórę uratować. We both know that the humans are not the only threat, and that this was not their only kingdom. The Horde cannot maintain superiority in the wars to come without warlocks. Do not throw away this power for the sake of revenge. What you say is true. Very well then. I will put the Horde's interest above my own in this matter. I will spare your life and the lives of your remaining Shadow Council, but only for as long as you serve the Horde. Thank you, mighty Doomhammer. I shall make warriors who can repulse even the most powerful priests and magicians of men. They will be loyal. No, kciula leci, Gul'dan, nie? Ratuje skórę. Nie, moim zdaniem tu Orgrim zrobił błąd. Powinien pozbyć się tego najwyższego szczebla, czyli zabić tego Gul'dana i zostawić tą Ligę Cieni, ale jakimś młodym, zaufanym bardziej, ambitnym chłopa. No tego Gul'dana to śmierdziało od początku już. Gather the Shadow Council and summon whoever is left. We have a lot of work to do. Ambicje Gul'dana były dużo większe, niż się Orgrimowi zdawało tutaj. A jeszcze będzie o nim głośno w tej kampanii, to pamiętam. Dobra, nareszcie gramy. I to akcja się dzieje gdzie? Zul'dare, Ilbrat Futkis, czyli już na północ, czyli ze Stormi to na trochę trzeba popłynąć, no ale to są te początki tych północnych królestw całych. Mereszą Universum Lodger, Watchy w Duchan Sent Red Blackhand, swoje The King of Southern Shots, Area of Horror. Czyli musimy przygotować po prostu fundamenty pod inwazję. I tu spotkamy trollca, z tego co pamiętam. Oni ogólnie nie było systemu w ogóle ropy w Warcraft 3 oryginalnym, więc dodali tutaj, zrobili własny. Nie było chyba, nie? Na pewno nie było. A w dwójce, tak jak mówię, to miało duże znaczenie ta ropa cała. I zbyt duży był jak dla mnie nacisk na walkę wodną. A zajebiście ten wygląda Rend i ta jego broń. To jest model jeźdźca po prostu, ale są pozmieniane trochę. Utok Skraczek, to właśnie nie, kto to jest ten Utok Skraczek? Muszę przeczytać. Nie pamiętam, bo może to jest jakiś dodany po prostu chłop. Ogrim Doomhammer, Warchief of the Orcish Horde and ruler of the Blackrock Clan.
ordered us to establish a small outpost on Lord Ron's southern shores to secure the Zuldare region. As Doomhammer demands, we will need to consider... No, te pierwsze misje będą takie właśnie, takie, że was grąbą. No tak zawsze było, nie? W tych kampaniach podkrawce. Uczysz się rasy, uczysz się jednostek i podstaw ekonomii jakiejś. Tam, gdzie baraki i farmy zbudować. Dobra, nareszcie. Patrzcie, jakie modele są świetne. Wygląda jak baraki z Warcrafta 2 po prostu. Mam Blackhand Guarda. Ten Utak właśnie to jest jakiś szaman. Jest to jakieś lore opisane? On jest takim szamanem młodym jakimś. I fajnie zrobili, z tego co rozumiem, bo jak robicie dodatkowe misje, to ten Utok, on wam leveluje. Zobaczycie, potem wam pokażę. Dobra, musimy baraki zrobić na razie ekonomię, ale też sobie poeksplorujmy coś. Duża jest ta mapa, cholernie. Mam nadzieję, że kamerka jest dobrym miejscem. Mi się wydaje, że jest najlepsze miejsce tu kamerka, bo to jedyne co zamazuje to jest portret tego renda w lewym górnym rogu. Tego macie tutaj na dole. Gotów do pracy. Takie skrzyneczki z shiftem. Wiecie, jak ktoś nigdy nie grał Warcrafta, to dzięki temu ligę mamy tak naprawdę, albo w takiej formie jak jest dzisiaj, no. Jeszcze nieokrony poty jakieś, no okej. Okay. Gotów do pracy. Teraz tę mapę całą wyskałkujemy. No. To musimy zrobić 12 tysięcy golda i Lambera. Aha, i jak peony i te zabiorą 3000 czegokolwiek, to idzie do innego miejsca. No dobra. Teraz sobie eksploruję mapę chyba, bo wątpię, żebym coś w pierwszej misji atakował. Peonów już styknie chyba. Muszę zrobić, no już stwierdziliłem, nie mam pick farma. Da jeszcze jednego do drewna. Rent, Doomso. 10. To na jakaś unikalna brońka, fajna nawet. Nie ma. Fajne, jak mówiłem, te pierwsze parę misji przechodziłem, więc nie będę udawać, że nie wiem co tu się dzieje w ogóle, bo wiem. Ale no, chodzi o to, że się pokaże coś na tej mapie dopiero jak te warunki pierwsze zrobimy. Muszę zrobić pick farmsy, baraki i goldo i to zbierać, dobra. Nie możecie przyspieszać budowy, nie? Nie możecie. Nie ma sprawy. To ludzie chyba mieli. What is it? Alright. Moving on. Approaching. Approaching. Here. No, więc to jest w sposób RTS-ik typowy. Coś może będzie, poczekajcie. O, są jakieś chłopy. Kurde, to może być trudne do zabicia, ale spróbujmy. Karosem tankujemy zawsze. To jest jakiś cios, nie? Tak, cios, ołowę. Ej, dużo biją. Już tą potę spalę. O, mogą mi na jednostki trochę tankować. Tylko oni healera nie mają żadnego. A już 3000 golda mi zabrali. Twarde jak nie powiem co te małpoludy. Tam biję w tego orka, no okej. Okay. Wybuduj kolejną farmę. A i gramy na normalu. Mógłbym tryhardować, ale to dużo bardziej jestem ciekawy, żeby to zagrać na tym. Dla samej fabuły. Sobie odświeżyć samą fabułę Warcrafta 2. Bo tak jak mówię, to dla mnie to jest prime moment. Jeśli chodzi o historię Warcrafta. Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3. Tylko, że Warcraft 1 był strasznie słabo przedstawiony w tej kampanii. Gnolce. Bracia Gnolce. Let me heal that can carry items, if dice command you will be known to use him at the rest of the mission. Okej. Okay. Level progression. Side quest completion. No właśnie. No to jest właśnie fajny powód, żeby robić te questy poboczne. No zrób baraki. To i wracaj do tego. Żyją chłopy? Masz spelka jakiegoś? Nie masz. Co wylewasz? A nie mam jednostek na razie w ogóle. Też herosy. No powstałem, bo w oryginalnej dwójce herosy byli tylko w tym dodatku, pamiętam. A herosy zawsze są gigamocne. Zobaczymy jak skalowanie ich wygląda w tej gierce. To on nic nie robi.
Podnieść to i sumieć do złota, bo jeszcze się nie zatrzymują w tej kopalni. Też możesz potem do złota pójść. O, złote monety. Nawet wolałbym jakieś książki znaleźć. Armców nie mam jeszcze. Lub orców. A, zabrali mi golda teraz, no to jest fajnie. Tu coś wygląda jak włoskowane. O kurde. Misiu. Nie chcę tego utoka stracić. O, no, ma potki, to użyjemy tej poty. Ja tak zawsze trzymam te przedmioty i potem nie mam miejsca na to, więc używam tego walonego. Jakoś anglo pożonglujecie i będzie git. Ja to nie mam dostępu ani do kuźni, ani do tego, widzę. Czegoś pilnował? Nie, tak po prostu był sobie, okej. Minecraft zrobiony, to teraz się pewnie odblokowuje dalszy moment fabuły. Nie da przejść, nie? Kurde, jest tyle sekretów może być pochowanych. Inka idzie. Ile corkierstwa mam. Zanim bazę zaatakują, teraz mam jednego orca tylko. O, wiem, że teraz trzeba te legowiska zabijać. Ojojoj, kajtuj to. Będę stroj all wolf dance, okej. Okay. No to są te wolf deny niby, to trzeba zabijać, no to już wiem. Harde te. Ma Anka w sumie, to się tak nie martwię. Sporo tych wilców jest, wam powiem. Zrobimy to, no jak to jest fajne tak zrobione, że jest... wiecie, jakaś nagroda. A mi się nie chce kajtować tych mobów. Umrą te chłopy, to umrą. Tutaj prawym na rendę i idziemy z mapy czyścić. No umór. Mutek wielki. Tu było jeszcze chyba, nie? A, tu było. Jakiś peon bezrobotny, drugie baraki postał, bo tej misji tak nic nie mogę robić. Ustaw to i do tego, ty i potem do złota. Na pewno już nie będzie potrzebne. Tak, to są te wolfdeny. Chcę zniszczyć. To nie jest limit levelowania też na ten, więc nie ma co tak tryhardować. Okej. Tam gdzieś w prawo będzie jeszcze. No tu by się dał to wykarczować całość, zobaczyć, czy nie ma jakichś sekretów, ale aż tak, no... No nie chcę aż tak was przedłużać, no bo jest pół godziny, jest na pierwszej misji. Na fakt, że lore było dużo. Więc zobaczę, jakie będzie... Na razie ta kampania nie wygląda za ciekawie, ale wierzcie mi, że się rozkręci. I będzie ciekawa. I misje będą ciekawe, nie będzie wszystko takie, że tylko bazę buduj i się baw. Będzie fajna historia, spójna. Da przejść chyba. O, ukryte gówno. Będzie dużo ukrytego gówna w tej grze, to się szykujcie. Dobra, maś te orki, daję tu. Nic innego w tej grze nie masz do roboty. A, mam mało tego, widzę. Drewno, to w sumie idźcie zbierać te drewno. Jest ten Wolfden? Tu może coś być, schowane. Jest. Pull the fires, okej, okay, to trzeba zebrać. Landing wykonany i trzeba te wolfy zobaczyć. Wiesz, statystyki mi tego, masz 26, 29, no widzę, że spelka odblokuje. Ma odporność na magię wbudowaną. Misio na górze jest. Oj, skończyłem questa i co, no upgrade'uje się ten utok? Ta, dostał level, fajne zrobione to jest, bo to jest takie... Zazwyczaj dawali w oryginalnym Warcraftie po prostu jakiegoś item za te, za questa skończenie. A tutaj ten utok zlevelował. Pokażcie go. Zrosły mu obrażenie HP i właśnie ma spellka odblokowanego, Lightning Bolta. Ja nie wiem, czy on jest jakąś taką postacią, wiecie, kanoniczną? Chcesz tu przejść? Nie. Dobra, gold już jest zebrany. No to można tych ulungów wziąć, niech do drewna idą. A my sobie poeksplorujemy. Tu był misio, tu idziemy w prawo w sumie do misio. Dwie drogi chyba. Tu wygląda, jakby coś na dole miało być. O! Dziwny ma trochę głośnik, ale taki na ludzki. Zajebiste są te modele, no. Świetne są. Te logo jest Lorderonu na tarczy.
Tak, teraz z tymi modelami się po dobre były w Warcraft czy Reforged te modele. Czy to prawda, sir? Have the orcs really made it this far north? And the stories, if even half of them are true, how can we possibly defeat them? Calm yourselves and stay focused on our task. We are here to investigate the rumors. Nie, no, ma głos jakby AI był. In the Zul'dare region. Now, see if you can get that fire going. No to są ludzie, co jeszcze orka nigdy nie widzieli na oczy, nie? Bo tak jak mówię, te orkowie, oni z tyłka wyszli na tym południu. A to jesteśmy na północy, to jest inne królestwo całkowicie. Proszę zrobić pull out signal fire. Mogę się noską tam iść po one na przykład? Dobra, dobra. Can you order them to reach the signal fire? Need the signal fire to pull it out. Ok. Jedzie tego misia? A nie możecie przejść. Idź mu z tego piorunka. Gdzie ty jesteś? Co by się... Mogę go wyciągnąć w sumie, ale ja już spokojnie. Nic z tego nie wyleciało. Ok, signal fire zniszczony. Do scoutów trzeba tylko zrobić. Ja no pobiję, bo nie wiem, może coś drobnie z tego misia. Mam dwa sloty, tylko pewnie zaraz mnie ludzie zaczną atakować. Lub te orce. Misio zarżnięty, tylko tego utoka nie chcę stracić. Bez chłopa nie idziecie, fajnie, że idziecie bez chłopa. My to jednym tam powinien pójść, a reszta tutaj niech idzie. Jak on coś odkryje, to tam cofniemy się. Jest tu coś? Nie ma, to idź tu, zobacz co się... Jest tu małpolud! A już jakiś itemek może być schowany. O, tu jest złoto, widzę. Dobra, trochę robi się tutaj, wygląda coś, że z północy przyjdą jakby co. Ty zgasiłeś ten płomień? A musisz stać ten? Nie, chyba nie musisz, okej. To drewno, rąbej. Tylko jakieś runisko, niestety. O, tu wygląda jakby coś miał wyjść. Da się tu pójść? Tak, da się tu chyba przejść. A tu nie wiem, czy jest wejście na to. Tu jest, jest pochowanego kubska, jest ta, tu jest jakiś most, to widać, w ogóle wojny wszystko. A zobaczmy co Rent ma. Ma te piźnięcie z miecza. Target Devastate, a czyli to zmniejsza armor i bije więcej wtedy Rent. Okej, okay, nie możesz jeden przejść. No niestety jest puffing tych jednostek. Jak masz dużą tą armię, to się zeżygasz. O, ta aura jest w ogóle OP moim zdaniem, to ją biorę od razu. Zwiększa movement speed i attack speed jednostek wszystkich. Samego bohatera. A tylko jakieś złoto było. Dobra, to cofnijcie wszyscy, bo się robi zaraz kolejka piękna. Tylko goldzik był. Tu wygląda jakby coś było. Coś trzeba zrobić? Ja to zrobię. Nie wiem, wezmę tych kołonów. Dobra, dobra. Może mały hitbox musi mieć jednostkę. A nie, że tam jest wejście na tą górę. Dobra, już nie przedłużajmy, bo będę szukać tutaj karpca jakiegoś. Ludziaki! Ale drewno zrzucili. Są piechurzy. Pod grejdami, ja nie mam. No to wygląda jakby się dało przejść. O, skończyłem questik, dobra. Da się kupić ten? Wielką chatę? Da się zrobić, że nie mam drewna. Dobra, mam tyle golda, że mogę wszystkich tam dorzucić. Nie ma sprawy. Praca, praca. Dobra, dobra. Nie ma sprawy. Ja to zrobię. Kupcie tutaj. Ja się tych ludzi pozbędę. A tak mówię, nie będę aż tak spocony, żeby tymi jednostkami mikrować. No chyba, że będzie jakaś ciężka walka, nie? Ale tu widzę na pewno, bo na pewno miasta nie ma. Drewienko. Trzeba uważać, żeby mapy nie skończył całej. Tu byłem. Tu też wygląda jakby coś... Tu jest wejście, tu może coś być. Widzę, że ich jest wiocha taka po prostu, tych ludzi. Mocą przyjaźni ich pokonamy piękną. Your command, master.
Ching. Znaczy wygląda, jakby się dało wyciąć, coś by to miało być ukryte, ale nie, nie mówię, że nie będę zakończył. Dobra, to machnijmy ich po prostu. Króla Terenasa. Kapitan. Później u to chce spelka. Single target? Nie się ulepsza. Ja po prostu klikam A w miejsce i odkażę im atakować. Coś trzeba zrobić? No nie, chyba nie ma wejścia chyba nawet. Nie widzę, no nie ma wejścia. Ale wygląda, jakby coś tu miało być ukryte. Trzeba być jakaś skarpa, żeby tu przejść. Nie, trzeba pomieszczyć budynki wszystkie. Piechur. Fajne złoto. Tylko to zostało, tak? Kill all the scouts. No dobrze, nie wszystkie. No nawet bazy nie mieli. Mi zależy, żeby jakichś itemów nieunikalnych nie ominąć. Coś było w końcu? Gold tylko. No to na gold, na co mi jest ten gold? A to jest tak pewnie zrobione, jakbyś wam tam brakowało do tej pierwszej misji, no okej. Okay. Liczyłem bardziej na jakieś itemki. Możesz zbierać. Wiesz, ten utok może zbierać. To w ogóle jakby coś miało być. No to takie widzę, to da się przejść przez to. No tu nic nie ma, tu też raczej nic nie ma. Dobra, dobijamy tych ludzi. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, bo to będzie logo. Zrestartuj misję. Pominąłeś pierścień w pierdolu. Dobra, nie będę tak tego. Pół godziny, mam jedną misję zagraną i to w prolog. No, wszyscy ludzie zabite, okej. Okay. Myk z katapultki. Piuk, zalany. Piuk. Te parszywe człowieczki zostały pokonane. O, użyli oryginalnego. To jeszcze coś? A jak coś pominąłem, to przepraszam, w sumie tylko ten pierścień znalazłem. Fajnie, myślę, że zebraliśmy po prostu surowce na nowym kontynencie, na nowych wyspach z kontynentu. Pierwszy kontakt z ludźmi, no okej. Okay. Kończymy czy dalej? A za chwilkę wracam. Ma jeszcze jedną misję zagrać. Ohoho, co muszę klikać? Kontynuuj. Normalne 18 minut, no to do pieczenia było w tym prologu. No, druga misja. A week later amongst the first hills about foothills. Czyli wchodzimy na ląd już teraz. To jest Hills about foothills? Tak, bo stare Mid South Shore. To są te miasta, które cię z WoWa kojarzyć, no. Fajne to jest, że to spoko w RTS-ie to widzimy. O, z Ludzina to fajnie, tak. To są leśne trole. To nie są te trole, które znacie z Warcrafta 3. Tych wysp. I will inform our superiors about the capture of the troll leader. Keep a close watch on the prisoners, commander. Nie mam pojęcia, kto z tym Milan. What vile schemes they are already hatching. Don't worry. My men know a thing or two about handling outlaws. Do not underestimate the forest trolls, for they are unlike anything your men have ever faced. I will leave you a dozen of my archers. O, trolle też mają ciekawą historię. Kiedyś były tylko trolle, mi się wydaje, w tym świecie Warcrafta. To się rozbiło, ale te leśne trolle się biją z tymi elfami z Quel'Thalas, no one się zbiły z nimi. Orc Scout. Rędzik jedzie na wilczku. Konami się maca. Budujemy bazę. Fajne są te modele. Bardzo się postarali w tym modzie. Bardzo mi się podoba. Aż bym przytulił za to. Okej, okay, złapali trolla i musimy go uratować, bo to może być nowy sojusznik. Po prostu wróg mojego wroga jest moim trollem. Okej,
Tak było, tak, tak wyglądała druga misja. Odkrywaliśmy jednostki nowe. Właśnie fajnie, że jest trochę pozmieniane, ale zatrzymuje cały czas jest spirit tego Warcrafta 2 i jest wierny temu, co tam się działo, więc fajnie jest to zrobione, że jest tak dodane więcej, ale nie aż tak natarczywie. Tego mi trochę w Warcraftie tym 3 brakowało, w tym Reforge, bo tam też było trochę pozmieniane te niektóre misje, ale nie aż tak. Uwa, nie mam żadnej jednostki? Wąsy do roboty. A ile mam golda? Po co ich do tej kopalni wysyłam? Wyjdziecie z życia? Ale dobra, odnieście to. Coś trzeba zrobić? Nie wchodź już tam z tyłeczkiem. Ty mi dawaj baraczki. Ty mam dużo też tego. Dobra, instant dwa baraki dawaj. Więc tu poczyścimy mapkę. Mam tego utoka, tylko ważne, żeby te misje poboczne urobić. Przypomnijcie mi. Musimy z Ludziną uratować. Escort z Ludziną do Troll Village, trzeba to wszystko pamiętam. Zaczniesz może farmę, bo widzicie, nie mam budynków w ogóle. Laki. Tell me. O, jakie skrzyneczka, pewno coś jest schowane. Zwój ochrony. No i to jest dużo. Ten zwój ochrony chwalenia, bo to chyba nie ma limitu jednostek, kiedy to może dać. A dwa armura robi robotę, jak napierdzielają ci. Mówię, że są mięsiści ci orkowie. Ja instant robię milion orków i wakuję. Nawet muszę zrobić milion orków, dobra. O, ty coś chyba odkryłem. Forest trolls, how convenient. Let us approach with caution. Leśne trolce. Greetings, Amani. We have been dispatched by our war chief to rescue your legendary leader. Were you part of Zul'jin's war party? Amani. Amani. We've not been called by that name for generations. No, kiedyś te ole były top 1, nie? Ale się z, nie wiem, wydaje się, że przegrywały na przestrzeni lat tylko i wyłącznie. Ej, nawet dobre mają te głosy, bo ork brzmi tak jak ork, taki gardłowy, ma ciężki głos. Troll ma ten taki... Taki yo ma. Amen. O, i uczą nas jak robić tartak właśnie i odkrywamy jednostkę troli. To jest fajnie bardzo. Zul'jin jest of great interest to our war chief. That is why we were here to slaughter his captors and deliver him to safety. We will aid you in your polite money. Our axes are yours to command, Orgmaster. No i nowy nabytek do hordy. Gotów do pracy. Trollce, Axe Thrower. No to jest to jednostka rangeowa. Odkryje to czy nie? Chyba nie, chyba to jest takie od nich. A tu się da przejść? No już muszę pamiętać, jest taka chmurka, to tu się da przejść, patrzcie. O! Szczerze, no mogę z tego nakupić, temu utokowi bym to nakupował. Gdzie jest ten utok? O, dam mu to. No tego golda tu mam dużo, gold nie przychodzi, a itemy przychodzą do kolejnej misji. Daj to utokowi. Więcej nie ma, nie? Nie było takich itemów, jakich wiecie, ze statystykami. Jednak mogę do drewna dać. Daj ten upgrade i więcej do złota może. A ten lumber mi trzeba zrobić, nie? Bo tam tego nie mogę użyć. To jest nowa rzecz. No to mogą drewno znosić. I nam się ulepsza trolle chyba. Weź mi te jednostki z shiftem pod kontrol 1. O, są ludziałki, ale mają wieżę, ale nie ulepszono. A szczerze, jak będę z dwóch baraków lecieć cały czas, to ja mogę chyba po prostu dać na prawym na renda, bo tu nie ma nic więcej, nie? Iść do przodu. O, zróbmy tych 10 gruntów najpierw. Może się coś odblokuje. A nie robię. O, nie się grabisz jeszcze zrobię, to poczekamy trochę. To są dalej początkowe misje. Łucznicy. Ludzie. Mi się najbardziej podoba to, że tu jest właśnie tak, w Warcraftie 2 to po prostu wszystko było orki, nie? Jakby jeden horda. Tutaj jest to podzielone na klany i to właśnie ma sens, że horda
To niby okej, okay, to jest jakby jedność, ale to dalej było masa różnych klanów i tak dalej. I to w jedno. O właśnie. O, jeszcze więcej drewna można im zrobić, to fajnie. Przynoszą pełonki. Dobra, tak ucie prawym po prostu i leć. Możesz trolle zacząć robić. Wie, że nie strzela, więc git. Utoch niech piźnie. On się mana marnuje, to też się w sumie to mana marnuje. Mam ulepszonych chłopów, ja nie mam, ale... A widzę, że jest odzwierciedlone jak takie jak w jedynce też, w Warcraftcie. Bo w trójce ogólnie tak zrobili, nie było, że było nie kamień papier nożyce, tylko że mieliśmy odzwierciedlenie jakby lustrzane tych jednostek, że elf niczym się nie różnił od trolla tak naprawdę, no poza tym miał glejdami potem unikalnymi może, ale na przykład ork jest lepszym przykładem. To było odbicie lustrzane, nie? Do człowieka. Chodzi o statystyki, ale w trójce to zmienili i już ten siepacz miał więcej HP i lepsze statystyki, ale był droższy do zbudowania. Dobra, tam jest ich miasto, to chodźmy najpierw w prawo. Więcej trolli potrzebuję. O, murlokensy. O, może jakiś item unikalny siądzie i będę sam go trzymać. Niszczy im domy. O, mięsko było, to HP odnawia. Czekajcie na chwilę. No to jest fajne, mogę sobie zapisać i właśnie poczekać. Damy se orce kolce jeden. Co coś brzydkiego powiedzieć, ale się powstrzymałem. Lizem se nie mógł zapisać, to jest fontanna zdrowia, okej. Przez to wygląda jakby się dało przejść przez te takie krzaczory. Da się tu przejść? Ale to, ale to są gnojarze, straszne są gnojarze, wam powiem. Potrzebuję chyba więcej tych moich jednostek. I tu też są jakieś te gnolce. Mięska więcej. Chodźcie tu w takim razie, rozdzielimy się trochę. No weźmy ten spell, bo to niby się tego używa. Potem tego, bo to zmniejsza armor i natomiast dodatkowy efekt ze spellka jakiś. Jak masz tego renda nastawionego. A co, i ktoś z damage from renda bili? Okej. Okay. Szkoda, że nie mogę ulepszyć tych orców moich, tam te trolle robię w takim razie same. Wiecie co, wy już zróbcie, weźcie tych parę troli tutaj. I poniszcie te domki, bo może coś będzie schowane. Mięsko było. Hej. Niewrażliwość. To się da przejść. Tak. Nowy murlokensy. Co się tu więcej zasięgowych jednostek. Jak miałem tu misje dodatkowe? A nie mam jeszcze napisane jakie miałem do tej misji. Leczka wódo, no widzicie. No i mi się podoba, jestem nagradzany za... zdobycie spoczęcia. Mięsko? To mogę temu utokowi to mięso wparować do ryja. Bo ten ręce jest twardy, ma pancerz bohatera, ten utok nie ma, nie? On ma po prostu pięść. Wypierdziel to, a niech ten utok to je. Ej się, o pierścień ochrony plus 4? O, ten kolega już nie umiera, wiecie, do studni. Nie było to nic więcej, nie? O, to jest 4 armora, to jest cholernie dużo w tej grze, nie ukrywam. No to nic więcej nie ma, a tu była ta laleczka wódy, dobra, to weźmiemy inteligencja, to weźmiemy na chłopie. Bo tu jest to takie z Doty ta mechanika, raczej z Doty, no. Z Warcrafta 3, ale w Docie była. Że każdy champion ma swoje, każdy bohater ma swoją główną... Dobra, pierdziel te mięso, ma swoją główną jakby statystykę. I ten rent ma siłę z tego co widzę, więc każdy punkt siły zwiększa mu też obrażenia. Więc jak na przykład coś daje siłę, to ktoś się do bohaterze z siłą raczej trzymać, bo daje mu dużo więcej. Dobra, zrobimy sobie stack trolli na control 2. I tam te orce liczyły się dzielnie. O, tam będzie kontrol 1 i kontrol 2 i to mi starczy. I resztkę jakąś tam dowalę potem. Dobra, to, taką mam armię popierdzieloną. Dobra, do przodu w sumie, walony, jedźcie do przodu nawet. Close the gate. Zamknę bramę tam. Zamknęli bramę.
A to co lepiej wygląda, bo mi się nie blokują te jednostki. Pierwsza i te mięsa. Utok, bo cię wierzę chyba fokusują. Tankuj to tymi mięskami. A bijcie bramę, koledzy. O, te jajne jestem. Szczerze, bo brama jest tutaj pokazana neutralnie, a te wieże już napierdzielają. To działa na budynki, to jest OP. Armor na wieżach giga dużo daje. Bijcie trolls. Ej, dużo straciłem tych jednostek. Mam to był najcięższy moment na pewno. Ej, nie jest łatwo, bo oni mają zabudowane te jednostki, nie mam. To w sumie powinien trolle robić głównie. To jest opcja na koniec Crippling Durnhold. Durnhold to nie jest to miejsce, gdzie był ten? Gdzie trala przetrzymywali? I ten jakiś Ravencrest Pop tutaj był? O, to jeszcze działa ten felek, mój taki dotkowy. Dużo tych jednostek straciłem, nie ukrywam. Jeszcze co użyję tych sprawie. O, te dwa armora tutaj dużo da. Utok, żeby mi się nie wypierdzielił. Co, cofnie się do tego, do fontanki. Muszę go odznaczyć, bo go mam otwarty. Znaczy te aury robią roboty i te dwa armora też tu kolejnie dużo da. Ale sporo było tych jednostek. To działa na wieżę rent? Nie, nie działa. No straciłem całe te wojsko, bo nic tego nie zostało. A już jest Zul'jin schowany, ale siedzi tutaj, kubkę robi. Jeszcze tą wieżę najpierw szczelającą i z Zul'jina uratujemy. Niesiemy armor. Tu mi jeszcze te jednostki zostały, nie widziałem ich, sorry. Mamy Zul'jina, woda trollków. Locus zarzuca jakiś... Locus at the target location, Locus w niebie. A manę odnawia i bije. Regeneracja siebie. I rzuc obmo, rzut aksem, który bleed dotę daje na sobie, okej. Czy jakiś pomysł przed całą tą farmę to rozpierdzielić. Ja muszę z nim iść tutaj, przez te bagno, okej, ale to pójdziemy tutaj, idziemy tam, gdzie gra nie chce najpierw. Nie ma żadnej aury na ludzi? To jest dingo. O, jest po prostu... Chodzi w tego. To targowisko na pewno się zniszczy. Czemu jest na niebiesko zaznaczone? Znaczy na, neutralnie, na kolor żółty. Pokaż te spelki. O, stunuje jeszcze. Fajnie, fajna animacja bardzo. Może być wodzem troli tutaj. Majster tych troli, coś podkontrolowałem, że z trollami chodzi. Już same trolle mi zostały. Obręcz zwinności, to jest dla ciebie. A, bo to było gdzieś pod grodzie, to nie było. To nie był zamek jeszcze. No dobra. Do broni! Do broni! Ja pamiętam, bo to był. Ten inwazja była w jakiejś książce poruszona. Ja pamiętam, że to właśnie był duży nacisk na to, że oni nie wiedzieli czego się spodziewać, większość tych ludzi. Tylko i właśnie potem orki nas trafiły na. Chyba na zaporę, jak gra widzie, jak się ludzie dowiedzieli, jak z nimi walczyć i tak dalej, co oni będą robić, to pamiętam. A ci ludzie jeszcze nie wiedzieli. Myślę tą zaporę. A idą ludzie na mnie, dobra, to bijemy się. Spory ten atak. Tych moich tych nie przeciśnie się do przodu, widzę. No to jest bohater, co może dużo więcej wytankować, już mam leczenie. Miałeś leczyć utok, gdzieś przylas. No, ale ich po prostu liczbami ich niszczymy. Fajne jest to, że tutaj arszery są ludzie to są arszery, nie? Bo był ten jakiś taki elf i on powiedział, że zostawi swoich elfów, no ale... Jest nasrane tych jednostek znowu. Nie no, to ty idź się leczyć, bo nie chcę cię stracić. Rento HP nie traci, widzę, ale... Rożyj tego, nie będę gridować tego itemu, bez przesady. Amani... Tu z karczma jeszcze jakaś. Jak on się chce, to możecie zniszczyć tą karczmę, bo coś pewnie będzie. Nie wiem, czemu jest na żółto. Coś było? To jest jakiś domek znikający, ale chyba nic nie ma więcej. Jakie frogi? Pojemniejszego uzdrowienia.
Księga wiedzy. Nie, kto będzie głównym bohaterem? No Rent powinien być, bo to daje wszystko. Okej, to się opłacało to przejść. No są takie statystyki właśnie na stałe, tego szukaliśmy. Też widzę, że da się przejść i troll zobaczyć. Nie, to jest taki widok tylko. Więcej chyba nie ma. A to idę do tego ich miasta idę, czy co? No mam, więcej tam nie puszczą na razie, ale... To już jest koniec mapy. No tu się da przejść. Ojeju. A są chyba odporne na magię. Opa, one nie mają nic do roboty. No tu możecie bazę zrobić. To i potem do kopalni. To my już zaczniemy czyścić. Jakaś pota tu jest powalona. Gdzie jest ten warok? Wyleczył, weź podbieraj te poty. Tutaj co jest? Punkt widokowy. No to jest chyba ten durf, ale tu nie ma przejścia, nie? Tu się mapa już kończy. Tral jest. Młody tral, czyli dobrze mówię. Ale to się sprawdza? Tral nie był... Nie wiem, czy to się czasowo sprawdza, że tu tral był, ale on nie będę narzekał. Dobra, idziemy tam teraz. Chyba levela nie dostanę czwartego. Musimy przez te bagna się przedostać i tutaj... A, tutaj były murloki znowu. Tu była gdzieś ta opończa jeszcze, ale to tym z Ludzinią podniosę. Niech czyszczą, no nie mam za dużo jednostek czy coś. Są dalej misje z prologu. Chodzić do kopalni Peonsy. To kto zebrał? Jakiegoś itemu nie zostawiam, bo jestem ciekawy. Zbierz tą zwinność, bo to jest twoja statystyka. Widzisz, że jest nóżka taka, a ten rent ma piąstkę. To jest tak, że mam za dużo tych jednostek nasrane. Już widzę jakąś nogę do góry. No, ja muszę tam pójść, no przepraszam was, ale muszę tam pójść. No nie zasnę, ale to robię też... Żeby chłopy gdzieś indziej też szli, o. Wszędzie wyczyście. No mógłbym nie tracić tych jednostek, ale wiecie, no bez przesady. O, jest jakiś prastary małpolud. Ty go wytankujesz? Masz spętanie. Puśćcie chłopów melaków. Nie puszczajcie, bo widzę, że mam przerobę spele wtedy, że... Ale pada. A ma Anka, to gorzej. A tu co się dzieje? Z lutami walczymy. O, muszę każde jajce zabić, bo nie zasnę. O, ten głos ma chłop, miał głos jakby się nie wyspał. Z ludzi nie dostał level. Nie wiem, co jest dobre. To jest chyba powalone, bo to manę mu odnawią, to może spamować. A mięso wyleciało, a wsadź sobie w tyłek to mięso. Serio, to jakiś... A da się wejść do tej jaskini? Do każdej jaskini sprawdzę, bo nie wiem, czy się nie będzie dało wejść do niej. Tak, bo to z Uldzim przegrywa. Nazywa mikro... Dobra, wywalono w tej jaskini. Da się wejść? Nie da się. Bo ktoś mi powie, że marnuje jedzenie, to pieprz to wszystko i możesz iść teraz. A, no bo jakaś ostatnia ich obrona. Tu nie wypada jakiś item z tych jajec? Nie no, tych kryter... nie wierzę, że w tych kryterach by coś chowali, więc nie chcę zabijać. Krytery, czyli te takie myszy, foki tu chodzą. Wygląda, jakby coś miało być, da się przejść? Dobra, nie mogę... Dobra, idziemy dalej, nie będę was zanudzać, już godzina odcinka jest. A są jeszcze ulungi. Ale ten chłop mi się wydaje fajny ma tutaj przedmiot, ten z Urdzin, bo może sobie manę odnowić, za manę może HP sobie odnowić. HP to wygląda, nic chyba nie pominąłem, nie? Nie wiem, nie odpowiedź, czy jakieś itemy tu były, nie sprawdziłem w końcu. O, mogę dodać te jednostki sobie porobić, gruntów mam mniej. I'm here! Jestem ciekawy, czy tutaj za drzewami jest poukrywane, tak wiecie, że musicie przyjść dwoma peonami i wyciąć jedno drzewko, żeby przejść dalej. Nie było nic w tych jajcach, nie? Tu też chyba nic nie było. Logo, nie opuszczaj, którą mieć ważny. Może jakieś filice zostały, już levelów nie dostałem jednostki, też walone w sumie na pewno. O, ostatni atak ludzie jakieś, git. Może
Można atak move robić, ale duży strychal. Atak move i... Ja bym na człowieka grał, tak robił, ale gram na kompa jednego, on stoi w miejscu. Ale w sumie komp chyba to ma lepsze jaj, o to chodzi, że bije... Nie no, bije pierwszy target często, ale często też bije... Bo część nie pójdzie tam, część nie pójdzie tu. Bije ten target ranny, dobija jednostki. A już jesteśmy o tych troi, no dobra, tutaj z Zul'jin mają odesłać do domu. Wejdź tam sam, bo się zablokują wszystkie te jednostki. O, i są te kręgi mocy z World Cup 2, ale Jezu, ale nostalgia uderzyła teraz. Ta wioska, jak ja byłem mały, to ta oryginalna wioska, co w World Cup 2, to wyglądała tak jak teraz ta. Jak nie żartuję, jak chodziłem, a tam były trzy budynki troi dosłownie. Jest ten dźwięk taki? Jest, jest ten dźwięk, ale zajebiście zrobione. Okay, zrobiłem misję dodatkową? Gdzie jest ten utok? Tutaj patrzył, czy jakiś itemu nie zostawiłem. A, ma drugi nowy, a, drugi, jakąś nową umiejętność ma, chyba leczenie. Kurwa, godzina odcinka. Ktoś to obejrzał, to dziękuję. Ancient times they ravaged our empire with the help of the humans, and now history be repeating itself. Those Mongols were going to take me to Qatalas and put me in a cave for all the world to see. You are a mighty warrior, Zul'jin. We will protect your people. Mam trochę problem, bo nie wiem, czy ja tłumaczyć mam od razu, czy nie, czy zagłuszać dialogi, bo rozumiem, że nie każdy musi mieć angielski, co a wypadałoby, bo ten język to jest jedyny język, którego się musi nauczyć, ale rozumiem, ktoś może nie rozumieć, więc chciałbym też tłumaczyć, co gadają. To bez problemu rozumiem wszystko, nie? Tam oczywiście nie chcę, nie chwaląc się, więc nie wiem, czy to właśnie na bieżąco tłumaczyć, czy po tym, po ich dialogach. No, nie powinien zagłuszać dialogu. To mi dacie znać, to będzie taki odcinek pilotażowy. Jak nie będziecie bardzo chcieli, ja miałem plan taki, żeby wrzucać po prostu ligę i World Cup będzie ekstra, jak będzie, nie? Jak będę mieć ochotę pograć. No dobra, to były pierwsze dwie gry, dwie misje. Misje jest chyba 22, więc nawet nie zaczęliśmy dopiero. I te dobre misje się dopiero zaczną, jak odblokujemy te wszystkie jednostki. Poznamy nowych bohaterów. Tych bohaterów wylewelujemy. Bo ja już wiem, że to będzie skakanie pomiędzy bohaterami. Będziemy tym rendem cały czas grać, bo tak jak mówię, to jest rozbite na całe klany i pokazuje całą tą machinę wojenną hordy, jaką Orgrim stworzył podczas tej drugiej wojny. No dobra, dajcie znać, się wam podobało. Godzina pierdzielenia. Możecie też dać znać, jakie chcecie odcinki. Ja myślę, że jak będzie misja długa, to będzie pewnie jedna misja, ale tak dwie misje byłyby ok. To by odcinek byłby dłuższy, tylko że chyba 20 minut to było prolog i gadanie same. Więc dziękuję i dajcie znać. Pa, pa. Chcecie więcej Warcrafta? Mi się bardzo przyjemnie gra. Ja lubię coś takiego, sobie pierdzielić.